Ja tylko jestem Państwu winna słowo wyjaśnienia, bo ja przygotowałam dla Państwa prezentację, ale w międzyczasie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło uderzyć w moją prezentację, ponieważ, jak pewnie Państwo wiecie, został opublikowany i przekazany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim, który przewiduje uchylenie artykułu 30, o którym to właśnie chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć. Dlatego proszę Państwa o zrozumienie, jeżeli nie będę się trzymać 100% prezentacji, bo bardziej w tej sytuacji chciałam przekazać Państwu pewne przemyślenia na temat tych planowanych zmian legislacyjnych. Może tak, zacznę od artykułu 30, tego nieszczęsnego, z którym walczy obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planując jego uchylenie. I co wynika z tego przepisu? Ten przepis, jak Państwo widzicie, on może jest trochę enigmatyczny, ale postaram się go trochę Państwu przybliżyć, pozwala tak zwanym ośrodkom informacji lub dokumentacji na korzystanie z fragmentów utworów oraz utworów w całości w ramach takich opracowań dokumentacyjnych, co ważne, bez zgody podmiotu uprawnionego, właśnie na podstawie licencji ustawowej, czyli w ramach dozwolonego użytku publicznego. Natomiast w przypadku, jeżeli to korzystanie następuje w sposób odpłatny, istnieje jedynie obowiązek przekazania stosownego wynagrodzenia z tytułu tego korzystania, przy czym to wynagrodzenie może być płacone albo bezpośrednio twórcy, albo na rzecz odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. I ministerstwo, tocząc bój z artykułem 30, stoi na stanowisku, że tak naprawdę ten przepis jest przestarzały, nie ma żadnego zastosowania w praktyce, ma charakter niszowy, dlatego w ogóle nie ma sensu, żeby utrzymywać go dalej w ustawie. Natomiast ja się nie zgadzam, ponieważ ten przepis w mojej ocenie może być podstawą do działalności polegającej na monitoringu mediów. Oczywiście artykuł 30 nie zawiera, ani ustawa o prawie autorskim nie zawiera definicji ośrodków dokumentacji i informacji. Natomiast no, trzeba pamiętać, i pewnie też doskonale Państwo o tym wiecie, że monitoring mediów to nie tylko przekazywanie takich suchych informacji, materiałów prasowych, jakichś fragmentów artykułów, ale często takie informacje są przekazywane w ramach jakichś pogłębionych analiz na temat działalności prasy, są tam raporty cytowania na dany temat, czy na temat danego podmiotu. Czyli moim zdaniem tego rodzaju działalność może być uznana za działalność ośrodków informacji i dokumentacji. No i oczywiście możecie Państwo zadać mi pytanie, dlaczego właściwie tego rodzaju działalność, która jest często przecież podejmowana na zasadzie komercyjnej dla klientów, jest działalnością, która powinna być objęta dozwolonym użytkiem publicznym, powinna korzystać z licencji ustawowej. Moim zdaniem, my żyjemy teraz w takich czasach, w których nie cierpimy na brak dostępu do informacji, tylko przeciwnie. Wydaje się, że jesteśmy bombardowani z każdej strony nadmiarem informacji, danych, artykułów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że obecnie w polskiej rzeczywistości prasowej mamy około 8 tysięcy tytułów prasowych, no to dostęp do informacji, które nas interesują na nasz temat, to jest właściwie no, pewnie w wielu przypadkach szukanie igły w stogu siana. Więc monitoring mediów pozwala, moim zdaniem, urzeczywistniać konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji, tej, która nas dotyczy. Dzięki temu możemy także tworzyć pewne opracowania historyczne, archiwizować informacje, możemy analizować działalność prasy, patrzeć, w jaki sposób ona dociera do pewnych tematów, sprawdzać rzetelność dziennikarzy. No i przede wszystkim, co istotne, monitoring prasy jest takim skutecznym narzędziem, jeżeli chodzi o dochodzenie ochrony dóbr osobistych czy praw autorskich, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, co na nasz temat pisali, bronić się przed zniesławieniami, bronić się przed naruszeniami prawa do prywatności czy prawa do wizerunku. Trudno byłoby nam osiągnąć ten efekt, gdybyśmy musieli się przekupywać przez te wszystkie materiały, artykuły i tak dalej. I o tym, że tak naprawdę skala świadczonych usług monitoringu mediów jest ogromna, no to świadczy fakt, że właściwie 90% jednostek administracji publicznej korzysta z monitoringu mediów. No, także nie ma wątpliwości, że jeżeli chodzi o działania PR-owe, to jest narzędzie w rękach 95% PR-owców.
I też, jeżeli Państwo jesteście ciągle nieprzekonani, to użyję też argumentu ekonomicznego. Zrobiono takie statystyki, jeżeli chodzi o właśnie monitoring mediów w jednym z ministerstw. W 2009 roku jedno z ministerstw ogłosiło przetarg właśnie na działalność monitoringu, na usługi monitoringu mediów i wyliczono, że zakup licencji na 50 stanowisk właśnie w ramach monitoringu mediów wyniósł 57 tysięcy. Natomiast gdyby kupić faktycznie gazety takie tradycyjne, to te koszty wyniosłyby 2,5 miliona złotych. Więc jakie są konsekwencje uchylenia tego nieszczęsnego artykułu 30? Będzie to oznaczało tak naprawdę obowiązek każdorazowo zawierania umowy licencyjnej z każdym osobnym wydawcą prasy w Polsce, uzyskiwania zgody na korzystanie z takiego materiału prasowego. Oczywiście przy skali rynku prasy, przy rozmiarach rynku prasy w Polsce, no tego rodzaju działanie będzie niemożliwe, czyli tak naprawdę świadczenie takich usług monitoringu mediów, dostarczanie nam takich wyselekcjonowanych informacji będzie bardzo trudne. No oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że przecież są organizacje zbiorowego zarządzania, które reprezentują interesy wydawców i można zawrzeć jedną umowę generalną i w ten sposób zapewnić sobie prawo do korzystania z materiałów w szerokim zakresie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że te organizacje reprezentują jedynie nieliczny odsetek wydawców i tak naprawdę bardzo wielu pozostałych wydawców innych tytułów prasowych po prostu nie będzie objętych tymi umowami. Dlatego również trzeba pamiętać o tym, że wielu wydawców nigdy nie zgodzi się na to, żeby zawrzeć takie umowy, żeby włączyć ich materiały do monitoringu mediów, dlatego że regularnie naruszają oni prawa autorskie czy dobre osobiste danych osób i po prostu nie są zainteresowani tym, żeby na przykład w ten sposób docierać do jakichś nieprawdziwych informacji czy zniesławiających artykułów i później pozywać ich o naruszenie praw czy interesów danej osoby. Dlatego moim zdaniem rozwiązaniem docelowym, które należałoby przyjąć i kierunkiem prac legislacyjnych, który należy postulować, jest nie uchylenie licencji ustawowej w zakresie dostępu do informacji, w zakresie działalności monitoringu mediów, ale poszukiwanie pewnego kompromisu z jednej strony pomiędzy interesami, słusznymi interesami wydawców i twórców, ale z drugiej strony pomiędzy potrzebami społeczeństwa informacyjnego i tego właśnie łatwego, szybkiego dostępu do wyselekcjonowanej informacji. Wydaje mi się, że takim rozwiązaniem, takim kompromisowym rozwiązaniem jest zapewnienie licencji ustawowej dedykowanej monitoringowi mediów, pozyskiwaniem informacji właśnie w takich celach dokumentacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wynagrodzenia na rzecz twórców czy wydawców. Natomiast właściwym sposobem uiszczania tego wynagrodzenia powinno być w mojej ocenie wyznaczenie jednej organizacji zbiorowego zarządzania, która dysponowałaby następnie tymi środkami pobranymi na rzecz wydawców. Dziękuję.